Lidl będzie musiał tłumaczyć się swoim klientom? Ostatnio w jednym z produktów spożywczych został odnaleziony niebezpieczny przedmiot. Ta historia mogła skończyć się naprawdę tragicznie. Lidl na różne sposoby dogadza swoim klientom? Popularny dyskont organizuje na przykład tygodnie kuchni regionalnej, dzięki którym można skosztować przysmaków z całego świata. Tym razem nie było inaczej. 9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy, a w ofercie Lidla można znaleźć różne rodzaje włoskiego przysmaku. Nic więc dziwnego, że wiele osób postanowiło skorzystać z tej okazji i zjeść pizzę z popularnego dyskontu. Pan Tomasz z Lublina wraz ze swoją partnerką chciał uczcić Dzień Pizzy i postanowił kupić mrożoną pizzę w dyskoncie Lidl. Ponieważ sieć sklepów słynie z dobrego jakości produktów, mężczyzna bez wątpienia zrobił zakupy. Miały to być wstęp do romantycznego wieczoru z ukochaną. Jednak mógł się skończyć tragicznie dla zakochanej pary. Lidl naraził swoich konsumentów, w pizzy znaleziono gwóźdź. Para zaczęła przygotowania do świętowania Dnia Pizzy i zgodnie z instrukcją wstawiła produkt do piekarnika. Kiedy ciasto było już gorące i gotowe do spożycia, pan Tomasz i jego dziewczyna zauważyli w nim dziwny przedmiot. Odkrycie wprawiło ich w niemałe osłupienie. Gdyby nie zachowali odpowiedniej ostrożności, historia mogła skończyć się dla nich tragicznie. W kawałku pizzy zakupionej w lubelskim dyskoncie Lidl znajdował się gwóźdź. Para poinformowała o niebezpiecznym znalezisku stronę Spotted Lublin na Facebooku, aby ostrzec innych mieszkańców miasta. Mężczyzna był oburzony i w swoim wpisie podkreślił, że sytuacja zniechęca go do kupowania gotowców. W czasie spożywania dostrzegłem w jednym z kawałków metalowy gwóźdź zanurzony w cieście pizzy. Sporadycznie dokonuję zakupu gotowej pizzy w supermarkecie, natomiast to idealny dowód na to, że jedzenie gotowców to gwóźdź do trumny, tak skomentował całe zajście pan Tomasz na Spotted Lublin. Lidl nie komentuje sytuacji, nie wiadomo, dlaczego przedmiot znalazł się w pizzy. Klienci wciąż czekają na komentarz Lidla w tej sprawie. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób ostry przedmiot znalazł się w pizzy sprzedawanej przez supermarket. To nie pierwsza sytuacja, kiedy produkty z sieci Lidl budzą wątpliwość konsumentów. Wystarczy przytoczyć sytuację z sierpnia 2018, kiedy sieć wycofała ze sprzedaży krojone pomidory z puszki. Niektóre partie produktu zawierały plastikowe ciała owc, które mogły spowodować zranienia.
Oby przypadek pizzy nie okazał się symbolicznym gwoździem do trumny.